Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Łowcy Demonów 3. Komentujecie i proponujecie mi inne gry tego rodzaju i ja z wielką przyjemnością podejmę się przejścia tych gier w waszym towarzystwie. No bo czemu nie? Tak długo jak będzie was to interesowało. Ja się bawię świetnie na razie, więc nie mam powodu do narzekania. Tu żeśmy zakończyli przygodę ostatnio, jakieś ciernie wyrosły, zasłaniając nam drogę. A wydaje mi się, że tu coś może być ciekawego. Jakaś szybka rozbita. Nie powinnam dotykać szkła gołymi rękami. Mogłabym się zranić. A przez starą szmatę? Aha! Aha! Jednak się przydają te przedmioty częściej niż tylko raz. O, co tu mamy? Co to jest? Rozpylacz. Jest i łopatka. No dobra. To już mam jakiś plan. Już mam. Mam plan, czy to będzie plan doskonały. Właściwie nasza pani detektyw ma plan. Ja go tylko będę realizował. Zobaczmy sobie na mapie. Gdzieś tu nawóz był do pozyskania, prawda? No właśnie, tylko gdzie, w którym miejscu to... Tu coś mruga. Tam coś... Aha, tu jest. Zbierzmy to małą łopatką. Łopatka z herbicydem. No dobra. Właściwie łopatka, pusta butelka, ale mamy garnek z czystą wodą. To trochę niepokojące jest, szczerze mówiąc, że będziemy tak ten garnek zanieczyszczać, ale chyba to może być jakiś plan. No tak. Okej, spróbujmy pustą butelkę. Doskonale. Ja to, żeby nie zanieczyszczać, to bym ten herbicyd wsypał do butelki i potem dopiero z tego zrobił, bo kto wie, może woda nam się jeszcze przyda. Jest i rozpylacz. Myślicie, że tym sobie poradzimy? Istnieje taka szansa. Niby demoniczna roślina, a tak się poddała naszym działaniom ogrodniczym. I, o kurde, ale mamy tutaj dwa uchwyty. Uchwyt numer jeden, uchwyt numer dwa. Jest tu instrukcja, to jest jakaś zagadka. Odkryj prawidłową sekwencję, aby otworzyć drzwi. Lubię takie zagadki. To nie było to. Okej. To też nie było to. Czy mamy jakieś informacje, czy po prostu metodą prób i błędów? To nie było to? Okej, pierwszy. O, to będziemy. Dobra, liczymy od dołu. 2, 3, 5, 1. O kurde, ale trafiłem. Pierwszy raz. Ej! 2. Co to ma być? Tak się cieszyłem swoim sukcesem, że nie zwróciłem uwagi na to, co się wydarzyło. No dobra. 1. Nie. 1, 3. Nie. 1, 5. Dobrze. 4. Nie. 1, 5, 3. Nie. 1, 5, 2, 4. O nie. 1, 5, 2, 3, 4. Teraz coś otworzyłem, jakby? Aha, jest przejście. O nie. Were you looking for someone else? Zostałam porwana. Chyba. I zakratowane miejsce teraz, rany boskie. Podążaj za goblinem, zadanie ukończone. Ucieknij z więzienia, to jest nowe zadanie. Zobaczmy w tym dzienniku. Co stało się Brownowi, ciągle nie wiemy. Być może dane nam będzie się dowiedzieć, ale jest tu lalka. Dom dla lalek. Więzienie jest okropniaste. Jest kłódka. Jak jest kłódka, to pewnie będzie jej kluczyk. Przerażające, ale wyglądają na bardzo stare. No to nie jest to głowa Browna, jak podejrzewam. Tam leży klucz. Jak tylko odstraszę pająka, będę mogła go zabrać. Jakby tu... co my tu mamy?
Złoty uchwyt. On raczej nie będzie służył do straszenia pająka, nie? Dobra. Co mamy tutaj? Jakąś... Świeczka. Jest świeczka. W porządku. Przydałaby się jeszcze zapałka, ale... Tutaj raczej nie znajdę. Tu mnie coś zainteresowało. U, gałąź! Gałąź, świeczka. Tu jest jakieś laboratorium alchemiczne. Rany boskie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To służy przygotowaniu jakiejś mikstury. Ale tu, żebym ja te wszystkie naczynia odnalazł. W tym zestawie alchemicznym brakuje kolby. Nic nie mogę bez niej zrobić. No to dobrze wiedzieć. Być może kolba jest gdzieś tutaj. Muszę to przemyśleć. Ojej. Dobra, spokojnie. Czyli można już coś podnieść tutaj, tak? A, mogę odłożyć. O, znalazłem miskę. Przyjrzyjmy się ta... A, to jest ta instrukcja. Co to jest? Czego tu się... Bo kolbę widzę, ale faktycznie skoro jej brakuje, to pewnie nic tutaj nie... Jakiś... Aha, to jest jakiś mieszek z czymś. Ten mieszek wydaje się być... Dobra. Czyli tak by zmieszka tutaj. A, zobaczmy jeszcze. Nie, tak na pewno się nie da tego przeprowadzić. Ten moździerz wygląda na nieużywany. Może tak i do moździerza? Okej, doskonale. Doskonale. Taka była instrukcja, nie? Do moździerza. Teraz jakieś butelki. Do moździerza. Butelkę mamy. I moździerz jest. Nie wiem, co ja tu szykuję. Może to mnie zabije i to będzie źle. Co mamy dalej? Teraz chyba jakieś, co to jest, jakieś mieszadełko? A nie, czy nie, to jest, nie, tutaj można, trzeba to pomieszać, ubić. Czy ja to, o, dobra, jest tutaj to urządzenie. Dobra, mamy fioletową miksturę. Co dalej? No właśnie, do kolby należałoby, a kolby nie ma. Kolby brak, niestety. Nam doskwiera. Gdzie by kolba mogła być? Tu na dole jakby coś takiego, ale nie. Gdzie kolbę odnajdzie? O, o, o. A tutaj jest... Co to za stwór? To chyba nie kolejna sowa. To nie wygląda przyjaźnie. Ta istota. Czy być może kolba tu jest, a ja jestem mało spostrzegawczy? Hmm? A co to? Jest całkiem zardzewiały. W takim stanie nie nadaje się do użytku. Hmm. Tutaj są jakieś takie... Chciałem powiedzieć pipety, ale to nie są pipety. No dobra. Czy jeszcze jakieś miejsce tu może być tajemnicze? Jakieś kamienie? Pełno tego wszystkiego tutaj. Tu żeśmy sobie już poradzili. Hmm. Ale może jeszcze coś tu? Czy coś tu jeszcze zalega? Za tym liściem może? A jakby tak świeczkę odpalić? Nie? Nie da się. Jest złoty uchwyt tylko. Spróbujmy skorzystać z podpowiedzi pierwszy raz. O, tutaj coś jest jeszcze. Ale to pająk. Czy jakbym tak gałęziem pająka odstraszył? Sio, sio! Paskudniku. Nie pomyślałem. No, coś się nie powinienem był pomyśleć. Cały czas ten garnek mi tutaj błyska. On jakby chciał coś powiedzieć, ale... Nie wydaje mi się. Tak czy inaczej... Chyba będziemy mogli się stąd wydostać. No dobra. Zapomniana świątynia. Rany boskie. O nie! Nie, 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 odejdź! Wow. O kurde, jakiś łowca. Nie, o Jezu, ten nasz znajomy chyba już nie żyw. Are you all right? Oh, I followed the goblins when they brought this poor man here. It's truly unfortunate what happened to him. Don't worry, I'm a demon hunter. I'm on your side. You are a demon hunter too. Huh, how odd. I was sent here by the order to check out the, situation. The events here are obviously the work of a demon. What do you mean you've never heard of the order? Well... When this case is over, I will tell you everything about it. Yeah, I've seen a little girl being taken away towards the castle. Here, take my weapon. Don't worry about me. I know how to take care of myself. I will join you once I've dealt with the situation here. Ooh, kusza mam.
Zadanie ukończone. Co się stało Brownowi? No to już wiemy. Dostań się do zamku, to jest drugie zadanie. Ucieknij z więzienia, też ukończyłem. Wejdź na górę. Mój Boże, ileż zadań. Skomplikowane sprawy się porobiły. No Brown, o nie, nie, spalony. Taki przyjazny się wydawał ten jegomość. A co tam mamy? To jest jakieś jeziorko. Woda tu kapie. Wystarczająco czysta jest, ale do czego? Może napełnijmy. Cóż, pomyliłem się. Na pewno można to jakoś wykorzystać, ale jeszcze nie teraz. O, moje ulubione. Trzeba znaleźć butelek. Sporo. Widzę tu jedną i drugą i trzecią. Zdobyte osiągnięcie 3 po 3. Ciekawe, co to znaczy. Może dlatego, że tak szybko odnalazłem przedmioty, nie? To też właściwie wygląda na butelkę. Butelek jest 5. Widzę szóstą. To jakaś szmata mi tutaj. To też butelka 7. To też w sumie butelka. Dla mnie podchodzi... Czy to wiaderko podchodzi pod butelkę? Niekoniecznie. Aha! Co to za szkielet tam? Mamy 9 butelek. Tam jest płetwa. Może coś za tą szmatką. Jest. Jakieś takie zadziwiające piersiówki. Jest. Tu widzę małą butelkę. To jest 11. 12 zawsze jest najtrudniejsza do znalezienia, co? Tu jest lornetka. Tu pod kotwicą? Może coś pod obrazkiem? Niekoniecznie. Nie, myślałem, że tu, ale tu jest jakaś wielka, ale to jest wazon bardziej niż butelka, co? No, to też butelka. Myślałem, że to jakiś obrazek. Znaleziony przedmiot, pusta kolba. Tak jest. To nam się przyda, na pewno, w niedalekich sytuacjach. Czy warto do tej kolby nabrać wody? Nie jestem do końca pewny. A, tak jest. To się przyda w eksperymencie. Dobrze. Można by pójść... O co my tu mamy? Tu jest jakaś... coś takiego widziałem, ale było zbyt zardzewiałe, żeby było przydatne. No dobrze, wycofajmy się stąd zatem. Czy to są jakieś tajemnice? O proszę, jest moneta. Hop, hop, do skarbonki. Cofnijmy się do więzienia. A w zasadzie tutaj. Kolba. Elegancko. Teraz możemy przelać. Doskonale. Jedyny problem to świeczka, która nie jest zapalona. Czy dałoby się ją tutaj gdzieś odpalić od czegoś? Właśnie niekoniecznie, ale widziałem przecież inne płonące. Przez przypadek coś znalazłem. No i ta rzecz, która się nie nadaje do użytku. Niedobrze, niedobrze. No, naprawdę byłbym święcie przekonany, że podpalenie świeczki mogłoby się udać tutaj, ale no najwyraźniej nie. Musimy poszukać jakiegoś innego źródła ognia. Może ten jegomość będzie miał zapalniczkę? Ten człowiek zajmuje się Arturem. Powinnam ruszać. Jak powinnam, to powinnam. Czy tu coś mogę zrobić? Środkowa część tej okrągłej płytki jest pusta. Tak jest, zdaję sobie z tego sprawę. Wróćmy zatem i udajmy się na górę. Jedyne wejście jest na samej górze. Jak tam się dostać? A, tu są schody rozerwane. To nie przejdziemy tak łatwo, co? Rzućmy okiem na mapę. Zastanówmy się, tak, jedyne co nam może do głowy przyjść, to więzienie. Nie do końca wiem, jak sobie poradzić z tym. Świeca? Świecę trzeba podpalić. Miska? Tak w zasadzie to też nie bardzo. Kusza? Dlaczego by można było cokolwiek z tym zrobić? Te świece są bezużyteczne. Wszystkie są stopione. Aczkolwiek coś tu się świeci. Świeca świecy nierówna, jak widać. Znaleziony przedmiot świeca. Doskonale. Teraz, zgodnie z instrukcją... Zaraz. Coś tu trzeba podgrzać. Nie do końca jest to... kolba. Co tu miałem... Co tu można... przecież trzeba by podpalić tutaj. Poczekajmy, aż mikstura zacznie buzować. Już jest chyba zielona. Cośmy zrobili coś w rodzaju kwasu. Teraz spróbujmy użyć tego kwasu na tym. Elegancko.
Widzę, że ktoś też planował to przygotować wcześniej. Ale mu się nie udało. Kimkolwiek był ten ktoś. Dobra, może się przejście uruchomi. A może powstaną jakieś tajemnicze schody, kto wie. O Jezu, panie kochany. Ile to kształtów, a to może być ciekawe. Połącz wszystkie pary kół zębatych o tym samym kolorze. Ale jak to połącz? O, a to się można jakoś przesuwać? A, tak to działa. O kurde. Czyli można tak przeciągać. To coś robię źle. Wystarczy raz, dwa. Jest, aha, nie trzeba naciskać. Przez to, że naciskałem, no, no właśnie. To mi się tutaj coś... Ale to nie będzie takie proste, bo... Okej. No i niestety, panie kolego. Odsuńmy to. Zobaczmy tutaj, jakie są możliwości. Dobra. Można dostać się tu. Spróbujmy w ten sposób. Okej, fantastycznie. I tu. Genialnie. I tu. Tak jest. No dobra. O kurde, wiedziałem, że to jakaś magia się będzie działa. No to na klif. Wejdź na górę. Zadanie ukończone. Domek dla lalek. Moje ulubione łamigłówki. Oprawione zdjęcie. To jest zdjęcie, ale bez oprawy, nie? Trzeba by znaleźć oprawę. Ramka jest pusta. Może się da wsadzić to tu? O kurde, ale kto jest na tym obrazku? Jest ważne pytanie. Złamane serce. Co to jest? Tam jest jakaś... O, należałoby tą lalkę złożyć. Na pewno nie jest to złamane serce, ale... Co mamy tutaj? Zegarek, klucze, maska... odcisk dłoni, okulary, kompas, laska, but, kukiełka, klepsydra, koło zębate, aspik. To szukajmy. Widzę tutaj asa. Przez chwilę widziałem asa, ale widziałem też złamane serce. Te rzeczy się zmieniają i teraz to jest aspik. Tak jest. Jakaś ładna laska gdzieś tutaj, czy się znajduje? Nie wiem, ale jest widelec. Widelec nie jest nam potrzebny. Te rzeczy chyba się mogą tu zmieniać. Mamy koło zębate. Mamy klepsydrę. Teraz należałoby poszukać kompasu. Takie rzeczy, które są łatwe do odblokowania. Ta laska... Nieważne, zobaczmy tu. Są okulary. Jest, to jest gałąź bardziej niż laska. Czy ja tu widzę jakieś klocki gdzieś tam w tle? A chowały się. Tej laski w ogóle nie zauważyłem. Teraz należałoby znaleźć buta. Jest tutaj wyraźnie widoczny. Odcisk dłoni. Gdzież mógł się odcisk dłoni? Tu. Znaczy to w zasadzie łapa jakaś. Ale może się odcisk dłoni pojawi. Może jakaś sugestia odnośnie... Aha! Sugestia odnośnie wilkołaków czy coś. I mamy też kukiełkę. Znalazłem koło zębate. Czuję, że tu się przyda koło zębate, ale przyjrzyjmy się temu dokładnie. A koło zębate chyba przyjdzie... Zaraz. No tu chyba brakuje czegoś, nie? Ale to nie pasuje najwyraźniej. Brakuje jednego z większych kół zębatych. To może być... Nie wiem, czy tutaj... Tu są chyba koła, nie? Na pewno to, ale... Nie jestem do końca pewny, gdzie tu można zamontować. Te koła zębate tutaj są już, nie? Chociaż ten łańcuch gdzieś idzie w dół. Ale to mniejsza z tym. To na pewno znajdziemy rozwiązanie za chwilę. Wow, tu jest jakaś jaskinia. Zaczepmy sowę. Czy sowy nie powinny spać na drzewach? No właśnie. O, śrubka. Nie potrafię tak tego wyciągnąć. Palce mi się ślizgują. Potrzebuję czegoś do pomocy. Na pewno nie kusza. Przyjrzyjmy się tej skrzyni. O, co my tu mamy? Co prawda nie ma kłódki, ale za to brakuje uchwytów. Jeden uchwyt mamy. Sprawdźmy, czy to jest na pewno... Nie, to nie jest ten uchwyt. No dobra. A co my tu mamy? O, no chyba nie dosięgnę torebki, jeśli nie usunę najpierw tej kraty. Ta krata jest drewniana?
też nie za bardzo mam rzeczy, które mogłyby mi... Bez odpowiedniego narzędzia nie dam rady usunąć tych desek. Oho. Czeka nas wiele, wiele poszukiwań. Zobaczmy, co nam odpowiada mapa. Coś można na klifie zrobić. Przyjrzyjmy się temu. To jest... Kolejka linowa nie działa. Wagonik jest za daleko. Nowej dźwigni potrzebuje maszyna, ale też dźwigni nie widzę tu za bardzo. Koła zębate zdecydowanie... A co my tu mamy? Aha! Jest drugi złoty uchwyt. Ale czy te złote uchwyty... Dobra. Skoro wiemy, że są dwa połączone razem, to istnieje szansa, że dwa tu zadziałają. Tak jest. O! Znowu jakaś zgadywanka. I bardzo mnie to cieszy. W torbie... Właściciel musiał porzucić tę torbę, ponieważ sprzączka się zablokowała. Okej. Ośmiornica, piszczałka, podkowa, olejarka, gwiazda, koperta, parasol, linijka, pociąg, topór, sierp. I X, który się pojawia i znika najwyraźniej. Dobra. Mamy młot. Teraz trzeba by znaleźć sierp. Sierp z młotem w parze zawsze. Znaczy bywały w przeszłości. Gdzie jest ten cholerny sierp tutaj, co? Na razie nie wiem. Ale dobra, co my tu mamy? Brakuje zdobienia. Okej. To może być to. Nie mogę wyciągnąć tego noża. Utknął na dobre. Jakieś obcęgi by się przydały, żeby to wyciągnąć. Jest... Nic nie znalazłem, ale to jest topór, który pewnie uchodzi jako... Znaczy siekiera, która uchodzi za topór. Co my tu mamy? To jest jakiś kształt, jakieś takie słoneczko. Ciągle ten... Może... Dobra. Może to się uda otworzyć. Doskonale. Aha! Mamy sierp. Byłem pewny, że sierp będzie należał... O, jest gwiazda. Dobra, teraz tak. Maczuga nie jest mi potrzebna. Szukam olejarki. Olejarka jest tutaj. Koperta jest tutaj. Podkowa jest tu i piszczałkę też widzę. Pozostała nam ośmiornica do znalezienia, albo też inne rzeczy. Ośmiornica, parasol, linijka i pociąg. Linijka jest, chociaż to nie w zasadzie, to nie jest linijka. To jest metrówka. No ale dobra. Może metrówka to też linijka. Kto wie. Pociąg. No, żebym ja pociągu nie mógł dostrzec, tyle pociągów się naoglądałem. Ale parasol. Parasol też mi gdzieś umyka. Gdzieś tam może. A, ośmiornica jest tutaj. Taką ośmiornicę chodziło. X widywałem gdzieś przez chwilę, wydawało mi się, ale... Jest pociąg. Doskonale. Parasol gdzieś się sprytnie ukrywa, nie? A, jest tutaj. Dobra. Został nam X jedynie. Gdzie ten X może być? Czy trzeba by czegoś... Coś można by wykorzystać, bo X jest trudniejszy do pozyskania. Trzeba coś zrobić najpierw, żeby ten X wyciągnąć. Ale torba jest zamknięta. Już nie, ten X, on się pojawia i znika. Tu. X, czyli dziesiątka. Mamy siekierę. Dobra. Ja wiem, jakby kiedy się zbiera takie przedmioty, to człowiek sobie zdaje sprawę, że widział konkretny kształt, tylko nie wie gdzie. Podświadomość złapie te rzeczy. Myślę, że siekiera wystarczy. Paskudne miejsce, już ktoś tam rękę chyba wkładał. Ale mamy torebkę. Sprawdźmy, co w tej torebce. Co to jest? Połowa obcęgów. A to co to jest? Pokrywa sarkofagu. Jedna z trzech. O! Drzewo genealogiczne mi się odsłoniło. Oko się zamknęło, to znaczy, żeśmy wykryli wszystko, co było do wykrycia. Tego nie dam rady usunąć. Obcęgi mogą być obcęgi, chociaż ja wiem. Bo obcęgi mogą być przydatne, żeby wyrwać gwoździe z tego. Dobra, sprawdźmy na mapie. Mamy kilka rzeczy ciekawych do zrobienia. Tu gdzie jesteśmy? Tu coś jeszcze jest, tylko w którym miejscu?
Widzę, że wszystko mniej więcej obadałem. Sowa nie jest chętna raczej do współpracy. Połówką obcęgów raczej nie wyciągnę tego, tej śrubki. Więc sprawdźmy tą drugą lokację. To jest klif. Zobaczmy, co na klifie może się wydarzyć ciekawego. To mnie zastanawia. Połowa obcęgów też jest złą rzeczą, ale... Jestem pewny, bo tutaj skoro brakuje jednego koła, a ja mam to koło, to powinno zadziałać. Ale nie chcę. Czy tu są jeszcze jakieś ciekawostki? Niespecjalnie. Tutaj jest jakiś mały element. No tak, to cały czas jest to. Dobra, sprawdźmy podpowiedź. A jednak do jaskini. Muszę się wybrać, czyli tutaj. Ale tu też jakby jestem trochę ograniczony, jeżeli chodzi o możliwości. Będzie trzeba sięgnąć po kolejną podpowiedź. Oj! Dostań się do zamku. To ten cel znam. Odpowiednie narzędzia, czy... Dobra, niech tam będzie, no nie wiem. Ach! Tylko siekierą? A ja tutaj szukam jakiegoś bardziej skomplikowanego rozwiązania. No dobrze. Nie wpadłem na to, że siekiera raz. O mój Boże! Dziewczynko, nic się nie bój. Ależ ją porwał. Myślałem, że siekiera raz użyta już się nie przyda do niczego. No dobra. Zamek jest gdzieś tam daleko. Zabrali dziecko w kierunku zamku. Muszę się tam jakoś dostać. Pewnie, że tak. Zobaczmy, co jest na stole. No, jakiś skomplikowany... A schemat, dobra, trzeba coś zrobić. Chyba mamy zardzewiałe to. Trzeba by to naoliwić, okej, naoliwione. Potem połączyć z rączką. Potem przy użyciu śrubki skręcić to. Potem i mamy gotowy element. Śrubki jeszcze nie mamy. Ale mamy tak, śrubokręt. I mamy jeszcze... Co to są? A, to jest ta rączka chyba, nie? Dobra. Nie chcę to odłożyć, to jest... Dobra, można tak odłożyć. Czyli trzeba coś do nas... Trzeba to nasmarować przede wszystkim. Mam miseczkę. Trzeba by znaleźć coś, co do smarowania może służyć. Jakiś olej czy coś. Bardzo solidna kłódka. Wątpię, czy dam radę ją potrzaskać. Lepiej poszukam klucza. Jakaś korba. A może tu coś się znajdzie? O! Kapię mi jej. Olej. Doskonale. To oczywiście mnie nie... Miska oleju. To mnie nie załatwi mojej sprawy. Ale mamy łańcuch. Mamy drugą część... obcęgów. Połączmy to w całość. I będzie można przynajmniej wyciągnąć śrubkę. Jak wyciągnę śrubkę... U! Moneta jest. Jeżeli wyciągnę śrubkę... Która gdzieś jest... O, tutaj. To chyba będę mógł złożyć ten schemat, który jest w innym pomieszczeniu. I oto i śruba. A to jest schemat. Ale tym zajmiemy się następnym razem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, z taką cichą nadzieją, że ciągle odcinki z Łowcy Demonów 3 są dla was w jakiś sposób atrakcyjne. Trzymajcie się. Hej, hej.